kamera akcja. I jak widzicie, znajdujemy się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Oczywiście mieści się tam wystawa pająków i skorpionów z całego świata, a wystawa ta jest największą w Europie, więc no nie byle jaka, warto zobaczyć. Film o niej jest już na naszym kanale, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie zobaczyć lub sobie po prostu przypomnieć, a my jesteśmy tu dzisiaj ponownie, czyli ciąg dalszy naszej historii z tą wystawą. Mega ta wystawa, co? No. Największa w Europie. Postarali się, naprawdę. Tylko myślę, że można by tam jeszcze coś zmienić. Przydałoby się mi się więcej higrometrów. Takie porządne. No. I Artur coś mówił o nowych szkłach. No. Dla nowych pająków. Jakaś duża dostawa ma przyjechać. No, przydałoby się. Co myślisz o tym, żebyśmy się trochę zaangażowali? Jestem za, jak najbardziej. Sztama? Halo? No, cześć. Wiesz co, pamiętasz jak rozmawialiśmy na temat tych terariów w Pałacu Kultury? To temat jest aktualny i zamówilibyśmy 10 szkiełek od Was. Tak, dobra, dzięki, cześć. Łukasz Damian się zgodził i zobowiązał się przywieźć teraria osobiście do Warszawy z Gdańska. No siema, sprawa jest. Dalibyście radę załatwić 20 km do Pałacu Kultury? No, o, to super. Super, to dzięki. Na razie, hej. Teraz już wiecie, jak zaczęła się ta historia. Chodźmy więc do pałacu. Na wystawie oczywiście czuwa Artur. Znacie go już z naszego poprzedniego odcinka. Artur jest tutaj całą siłą sprawczą. Jak widzicie, nie traci czasu i zabrał się już za urządzanie nowych terariów. A teraz dowiecie się, co nowego pojawiło się na wystawie. Ale spokojnie, spoilerować Wam nie będziemy. To terrarium jest dla pająka z rodziny pośpiesznikowatych, czyli Oxypeidae. Jest to Peucetia lucasii, która w naturze występuje w Madagaskarze. Jej terrarium powinno być dość tropikalne. Robiąc to terrarium, na samym spodzie wsypałem keramzytu, żeby nadmiar wody opadał i potem parował. Na to dałem ziemię wymieszaną z gliną, piaskiem oraz wermikulitem. Następnie powsadzałem parę korzeni oraz roślinność. Do środka z roślin dałem pile oraz różne odmiany fitonii. Tutaj terrarium zrobiłem dla samiczki Carpathstyra pulchripes, która w naturze występuje w RPA. Mniej więcej 60-70% wilgotności jej wystarcza do życia. To, że w naturze ma podłoże bardziej gliniaste, tutaj właśnie zrobiłem podłoże głównie z gliny, ziemi oraz wermikulitu. Dodałem też trochę piasku. No i jako ozdoby parę korzeni i gałęzie. To terrarium robiłem dla Ankylometes espeama, dorosłej samiczki. Espeama, ponieważ gatunek ten został odłowiony z Amazonki między Peru a Kolumbią. W tym terrarium również dałem keramzyt na spód, żeby nadmiar wody spływał. Ziemia była wymieszana z wermikulitem, perlitem, torfem oraz gliną. Rośliny, podobnie jak u Peucetii, czyli fitonie, hedera oraz pilea. To terrarium robiłem
dla samiczki Hylobrachis fimbriatus. Znowu na spodzie jest keramzyt, żeby nadmiar wody spływał. Ziemia zrobiona z gliny, wermikulitu oraz torfu. Jako rośliny dałem tylko hedery, czyli bluszcz, parę korzeni dla wystroju oraz żeby mogła sobie spokojnie kopać, ale tak, żeby też ją było widać. To terrarium zrobiłem dla samiczki Aphonopelma belindae. Jest to gatunek z Panamy. Tutaj do ziemi dałem sporą ilość gliny oraz humusu, czyli liści i obumarłych części drzew. Głównie dlatego, żeby tam wsadzić egzotyczne równonogi. Też będzie można je zobaczyć na naszej wystawie. To jeszcze nie wszystko. Jednak nie możemy pokazać Wam wszystkiego. Musicie przejść i przekonać się sami. Fajnie jest zobaczyć coś takiego na żywo. Pamiętajcie też, że wystrój terrariów stale się zmienia w sposób naturalny. Kiedy odwiedzicie wystawę, wszystko może wyglądać nieco inaczej niż na naszym filmie. Damian osobiście przywiózł terraria z Gdańska, a jeżeli szukalibyście terrariów dla siebie, to my z całego serca polecamy Wam Exotic Box Terrarystyka, naszą pasją. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak prezentują się na żywo, to zapraszamy Was do Pałacu Kultury. Dzięki uprzejmości sklepu terrarystycznego Animale w Warszawie dostaliśmy termoregulatory do terrariów. Dzięki nim możemy mierzyć dokładnie temperaturę, jak i wilgotność w terrariach przez nas zrobionych. I projekt skończony. Dobra robota, Łukasz. Możemy iść na burgera. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Czy komentarz. A my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Na razie. Pa, pa.